Chwała życzę. Powodzonka również. Powodzenia. O, fuck. Jest przedmiotem. Wiecie, Kuba, słuchaj, sprawa jest, bo ty jedziesz w Windsor? Znaczy, nie wiem. A. Nie zapisałem się nawet. Nie wiem. Nie, no co za jakiś kajetanik się nie ładuje. Mój teammate, no. A on opon nie wybrał. Chyba się odeszło z komputera. Czemu on nie wybrał opon? Co się dzieje? Czemu on ma awka? Halo. No, na szczęście jest 30 sekund na to, a nie... No gorzej, jak cię na czarnym ekranie złapie, to już jest koniec. Oje. O, jedziemy. Udało się. Fio. O nie. Dwóch zostało. Albo nie. O, i mój teammate teraz. Gałka made in Williams. Poszło. Dobra. Deszcz w wyścigu. Chwilowy. Jaka pogoda właśnie. Chwilowy deszcz. Uuu, deszczyk! O, to będzie fajną strategię będą. Fajna zabawa będzie. Będzie powtórzona Rosja. To bez kitu. Dobra, jedziemy. Wszystkie opony trzeba zużyć. Za darmo dali. Dobra, panowie. Ciekawe rozstrzygnięcie na początek. Mamy deszczyk. Będzie fajnie. I to w środku wyścigu to jeszcze super jest. No to już w ogóle. Co, wszyscy na medach? Nie, ja na sobie. To ty gadasz. Kakir na medach. A tu widzę Alfa Tauri przede mną na softy. Ale to Ferrari jest piękne. Oj Jezu. A czy też podzielacie zdanie, że limitatory na tym, że są powalone po prostu? Czy tylko Jezu, ja mam takie zdanie? Miałem już na pit exit. Jaka macie opinię o limitach toru tutaj? No jest równo z linią, jest super. Okej, wyjechałem z boksu, jest progres. No ja wyspinowałem, już chodziłem z krzywą. To nie jest na medach. No tylko ty jesteś z Kahirem na razie. A, jeszcze ten OMS Blackstar, nie wiem kto to. To jest mój teammate. Czekaj, czyli wy na softach lecicie? Tak. Okej. Okay. W sumie przypomniało mi się raz F1 CSX w Singapurze jeszcze na 19, jak miało padać o 20 minuty, a padało na drugim okrążeniu. No. Oj, 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 oj,
Co tam Red Bull wyspinował? Red Bull śmierć. Przede mną, idealnie. Coś się stanęło, coś to zrobił. No bo wyspinował tak o. Ej, stary, puścisz, bo jedziesz wolno. Czy ja sobie muszę miejsce zrobić? Dziękuję, dobry człowieku. Bardzo pomogłeś mi w moich przedsięwzięciach. Marnello będzie ci wdzięczny po wszechczas. Baw się dobrze. O, mordę. Nie pomagam sobie. Oj, oj, oj. Tu nie ma trakcji. Jak sobie jeździłem, to normalnie się kleiłem, a to nie jest jakaś trakcja. To ja widzę, prezentujemy tutaj poziomy sportowe oczywiście. Mój towarzysz słabo. Czemu to są części na kamer? Co? Na prostej kamerze są jakieś skrzydła. A która to jest prosta? To jest ta po T1? A? To jest ta po T1? Ale to jest połóż. A to nie wiem. Jakieś randomowe dwa skrzydła leżały na torze, także nie wiem. Ja się wywaliłem na Pitex i tam mogą. O, tu też jakieś Alfa Tauri leży. To wiem, kto się rozwala już. Dziś będzie performance leżał. Tak pusto na tej mapce, jak jest 10 osób. Mawce! Poziom sportowy. Jaki czas? 1.43.3. 1.43.3. Na medach jeszcze wyrobił taki czas wariat.
Ja się przyzwyczaiłem za bardzo do kariery, gdzie ten bolid już mam tak przyklejony, stareo. No a jeden tego T1 nie przestrzelił tylko. O! Może by ktoś Grożana nie zrobił. To się stanęło się. Neta mu chyba wyrąbało. No szkoda. Bywa. Ale przykre. O, Kubasz. Fiolet bez jeden. Czy wiesz, się z kajetanikiem stało? Nie widziałeś tego, prawda? Więc się z kajetnikiem stało, to jest bardzo straszne. Co się stało? Nie wiem, wyszedł z lobby. Ależ on pędzi. Tempo do boksu. Położę twojego teammate'a na torze. Cały czas słyszę, co Nio. No jakieś dziwne dźwięki, nie? Bardzo dziwne. Bez kitu. Myślałem, że to żużel w pierwszej kolejności, ale skoro się odezwałeś, to mówię, dobra, to pewnie nie. Dobra, teraz nie mogę wyspinować, muszę kółko złożyć. A spinisz już za dużo. Jak tam panowie? Tragedia. Oróż pokonała. Mało osób kółko jeszcze zrobiło. Nie wiem, czy jeszcze zauważyliście. Tor nie jest w ogóle nagumowany. Tu na oróż padł pop. Ło, a Darkwo nam fajtnęło. Aha, żółta. Ktoś się rozwalił. O! Nie, on nie słyszy, czy co? Kierowca Alfa Tauri uznał, że się rozwali. No nie słyszy. Może on ściągnął słuchawki i gada do siebie.
Będzie pierwszy torkowem raczej w tym okrążeniu. O, handarkowym kółku, nieważnie. Nie no, medy na start. A, tak się bawisz. Second in the speed trap, 314.2 kilometers per hour. Wow. No, w końcu się coś udało przejechać. Jeszcze nie mówię o... 3 minuty. Jest 42 pierwsze w tej sesji. To było okropne kółko. Możeś dowalił teraz, no. Było okropne kółko. Będę miał pole position, to tu robię fikoła. Pytanie się daje, czy ktoś wie, co z kajetanikiem się dzieje? Znaczy ja nie widzę Discorda, więc ci nie powiem. Chyba ja mam na telefonie, ale nie wiem, co się z nim dzieje. W ogóle offline go wyrąbał, więc najpewniej mu zdechnę. Najprawdopodobniej. Tak pole position. Nie wiem, co raczej masz to pole position. Szczerze nie wiem. Zależy, czy ktoś się chce poprawić na softy. Ten, czy komuś, czy ktoś ma na to ochotę, właśnie. Nie, no myślałem jeszcze. Chyba. Ja powiem, że tutaj Dark Oven i. Krót, macie mało czasu, żeby z tego garażu wyjechać już. Ja nie wyjadę. Ja już też nie wyjeżdżam. W tym momencie Frut nie wyjedzie, no. Nie da rady. Już nie zdążycie. Pole position. Już nie da rady, bo tam wyjazd z boku ja to będzie jakiś sekund. Jeszcze mnie poprawia, no ma 30 do odrobienia. On jest na wyjazdowym, także on jeszcze ma szansę. Ale go zblokuje? To co? Może mnie poprawi, może będzie... Kahir na pewno nic nie zrobi. Nie wiesz, nie zdążycie wyjechać, także to teraz. No, my Shayan, tylko ty i Myszajan. Jeszcze ma Masterx może coś zdziałać. Nie, Masterx nie zdąży, bo on dopiero zjeżdża z garażu. No, to tylko Myszajan coś może zdziałać dzisiaj jeszcze. Jeśli nie zrobię, to moje pierwsze pole position w ligach. On może coś zdziałać. A tak stopniowo zyskiwałeś sektorowo. Jak, szkoda, że ja przestrzeliłem T1. Może bym był albo bliżej Mastersa, albo w ogóle przed nim. Dobra. No i ciśnie. I zobaczmy Myszajana. Moment prawdy. No ma 30 do odrobienia. Przekonałem się do rady. Warunki na torze w tej chwili. No na ten moment tak. Trzech w ogóle czasu nie zrobiłem, ale... Darkowan.
Pierwszy sektor się nie poprawia. Odpuścił. Pole position. Nie, jeszcze ciśnie. Tak jest. Jak ciśnie, jak zwolnił. Nie, nie. No a nie, dobra, odpuścił, koniec. Pole position. Jakoś no, jedzie. Koniec. Aha. Może unieważni kółko. Nie, mu coś tam nie wyszło, krzykanie czy coś. Nie wiem, nagle odpuścił. No, faktycznie chyba opuścił. No, odpuścił, bo nawet nie ten, nie ci się na fulla. No, ma czerwone, unieważni kółko. Mapa jest czerwona. To pozyszyłem. A myślałem, że to będzie jakieś gówniane kółko na P4. W sumie czas nie zadowala. Marnello robi master plan, spokojnie. Zrobimy wszystko, co na naszej mocy, żeby coś zdziałać dzisiaj. No to Mercedes front row. I Marnello ma plan, chyba. Nie mamy planu, ale mamy plan. Dzwonię Mercedes ma wszystkich w kanapce, panowie, więc może być różnie. Ojeju, to już koniec, Bottasa odwalą. Fruit juice? Jesteśmy zgubieni. It's James. Będzie Bottas, patrzcie. Nie wyjedziemy z tej jeden bez szwanku wszyscy. Nie masz hamulców. To już koniec. Jak ktoś to masz awarię hamulców w jeden, tak? No nie ma hamulców w jeden. Odetnę mu. Dobra, panowie, w takim razie chyba wam powodzenia wystarczy życzyć. Mam się nie zabijmy się. Nie mam problemu. No, będzie tupy, dobrze. Nie, celuj w teammate'a, nie we mnie, w teammate'a celuj. To będzie ciężko się przebić. Jego odpuszczę. No, tak, to będzie fajnie. Tego mam puszczę tak, żeby was nie wystraszyć podczas kontry. Ferrari Masterplan, ok, jest gotowy. Wszystko pięknie, fajnie. Kurde, softy hardy mi chłopcy dać. Chyba się coś boli. Dobra, ja zrobię na chwilę. Mamy Mercedesa, Renówka i trzy samochody z silnikiem Ferrari za nimi, także może być ciekawie. Przeformujące jest, jak się nie ma lata. Może być lipa z karami, panowie. No, starają się, żeby nie było. Też do 10 minut. Czy on Jeff też powiedział, że jest deszcz za 15 minut? Tak, do 15 minut. A kaczka zamiast jechać gra w Gothica. A którym masz zamiar zjeżdżać? A nie wiem, jak spadnie deszcz, będziemy musieli staka zrobić. Panowie, dlaczego kaczka zamiast jechać z nami dzisiaj gra w Gothica? A nie wiem. Nie lubi nic. Trzeba dobrze to sobie wcisnąć. A Kajetanik jedzie, czy jego bot jedzie? Nie wiem właśnie. Bot za niego jedzie.
Wszyscy z egzakiem, a Kuba se jedzie. Jechaj konem. Dobra. To co mogę rzecz? Powodzenia. Panowie, powodzenia wszystkim życzę. Przede wszystkim, żebyśmy się dzisiaj dobrze bawili. Dokładnie. Przeżyjmy to nawet... jeden. Ja a potem to już będzie wola boska. Potem to już z górki. Potem to już wola boska. I tyle. Powodzenka. Powodzenia. Wyprzyłem start. O! O nie! No, żeż kurna strzała dostałem. Oj, oj. My god. Scheiße. No to oberwałem. Panowie. O! Ta pozycja uzyskana jest dobrze. Kto leci? No nie, ostrzeżenie numer jeden. Szybko się zaczęło. To mi się jakoś udało uniknąć. A ja trzymałem prowadzenie. Może stąd... Nie chcę przeszarżować na początku. No, opony się przydadzą jak najdłużej. Ale nie wiem, jak osoba przede mną jeździ, więc też nie chcę, wiecie, się wkładować z niego, jak wiesz, nie wiem, co on może zrobić potencjalnie. Aha. Wjechał do boksu, no to dobrze wiedzieć. Udarkowe. No piękna wymienność pozycji, panowie. Ale w miarę czysto. Jeszcze. Zamknę go. Dobra, mam go. Dzięki, Jeff. Że nie wierzysz, chłopie. To jest skill gry w grę komputerową.
W końcu widzę, szybko zajmujesz się delikwentami przed tobą. Nie ma zapin w ogóle. Starka jest straszna. Straszna jest ta tarka po prostu. Dobrze, dobrze, Barty, jesteś trzeci. Kurde, niedobrze, za nami sami madziarze. O nie, nie dam rady, szlak. Pierwszy warning. No też mam. Załóczek. Bawet. Gra w F1 2021. On też mówi, że za 5 minut deszcz? Jeszcze nie mówił. Wcześniej. Szybko minęło te 15 minut. O i kara. Już? Że to idiot, on mówi wiele różnych rzeczy. Niekoniecznie prawdziwych, zresztą. Jeszcze nie tutaj. Powiedział mi, że w kilku okrążeń ma spać lecz. O, kakir! Tak się na bastopie nie robi. To ja muszę przeczekać z tymi oponami, nie ma sensu zjeżdżać. Stary. Pięć minut deszcz. No, to fucking finale. Oj, spin. O. Ja straciłem trakcję. A, zduszył się, myślałem, że ten. Ojeju, dobra. O, Kuba zyskał. Czy ten, mój teammate zyskał. Nieważne. Ale ten z Kubasem? Kubasa objechał, ale wariat. Wiesz nie. Kurde, prawda. Ja go odbieram. We're leading our team.
zmiana pogody, takie mikrościnki miałem na chwilę. Zaraz wróci. Chyba. O, nieźle. Panowie, ciemno jest. No, dokładnie. Jadę jak totalne gówno w tym wyścigu. Wiatr już leci. Wiatr? No, no liście podrywa, to znaczy, że burza idzie, nie? To nie jak silny ten też będzie, to jest coś ta kwestia. Jak? Ty pieprzysz drzew. Ćpunie. Drzew odstaw kurde narkotyki. Jeszcze masz te opony, Kowas? No. To nieźle. Stara się, chłop. Ja robię co mogę. 58%, muszę wytrzymać w deszczu. Szlak zastrzeżenia numer 2. Jak tam u was, opony, panowie? Kolejna kara, nie mogę. 58%. 26. Ale te linie są zepsute na tym torze. Krople. No, to prawda, są wyjątkowe. Nie, mi to są, kompletnie. I 6 sekund mam, nie. Katastrofa. Przeżyjesz, stary. Tylko pierwszy wyścig. Widziałem, jak już w kwalach jakie czasy kręcicie, to wiedziałem, że będę ostatni, więc to mniejsza, ale... Częściej jeździć nauczysz. Same plusy. No, uwaga. O! O! Nie! I zniszczona niestety. Stary, coś ty zrobił! Ty jakby zaczęło padać, to zmieniać siłę docisku, czy zostajecie przy tej... przy swoim setupie ciągle? Gdzie ten deszcz? Party, mordo. Moje opony już mówią, pa pa. To, że pewnie zahaczy, panie się w mieście. Stawiamy miejsce. No ja niestety nie zdążyłem uciec. A ty masz uszkodzenie. Tak. Barty, mordo. Nie wiem co tu zrobić. Stary teammate, puść, błagam. Robotę robimy. Dobra, mordo, ładuj się do tego boksu. Do cokolwiek. Pada, panowie, pada! Też. Tak, to kropelki! Dobra, jadę z uszkodzeniem jeszcze jedno. Akurat. Kowysa z DRS-u, póki jest. O, w Hugo, ale lag zaczęło. Ja mam strasznie zniszczone softę. Jedno kółko więcej by tu już strzeliło. 65%. Mafterk zwrócił. No, w jakim sensie warunki pogodowe? Tragedia. Czy ja i tak muszę zjechać, także podejmę ryzyko. 10 minut deszczu przed nami. Czas na zmiany. Wiesz, że tak ostrożnie, żeby czasem to nie strzeliło. Jeszcze nie czas, panowie, myślę. Ja nie mam wyboru, bo jestem uszkodzony, więc... Ja chcę tego Norrisa zrobić, wiecie? Dawaj, dawaj, dawaj. Dzięki. Kurde, 70% na tym mi strzeli. Panowie, Inter proponuje mi.
Mi też proponuje. Box. Z tego skorzystam. Nie, ja stracę na tym. O Boże. Ty jak wada zmieniać siłę docisku, czy... O ja zostać? Dam coś. O ja stracę, bo jeszcze mu skrzydło wymieniają w pizdu. Po temacie. Wytrzymały te softy. Dawać. Ale my mieliśmy idealny. Tak. Cahir został. Dobra, dawaj. Dobra, jestem piąty, jestem czwarty. Wirtualnie, bo Cahir jeszcze musi zjechać. Dobra, jeszcze żyjemy. Nie było sensu zostawać na torze. Ale Cahir przyszedł dobrze. Jest ślisko, kurde. Jest ślisko. Najgorsza etap, czyli wyżyć warunki teraz, panowie. 10 minut. No, idealnie zmieniliśmy to, panie. No, na styk. Cahir ma przerąbane. Zjedz toru. I spin, i dupa, i bam. Nie ma skrzydła. Nie wiesz. No, jest ślisko, jest. No. O! Nie. O, w takiej chwili. O, w mordę. Albo nawet dobrze. Ale szkoda, jaja. Bo mogłem zostać. W sumie bym zyskał na tym. Zyskałbym na tym, szlak. Szkoda, że zostałem. Mogłeś się rozbić, mówisz. Nie, idealnie bym miał. Bym sobie zjechał na spokojnie. No stres. Może przejdzie szybciej deszcz sobie pójdzie. To będzie kurwa. Nie wiem, czy się nie wycofa, tak chcesz. Cahir będzie. Jedź, jakiś punkt chociaż zdobędziesz. Jak ja nie skręcam teraz z tego skrzydła. Tak, delta. O nie. Chociaż nie odpadłem. No nie rozumiem, czemu ta gra lubi dawać takie safety cary randomowe po prostu, bo ktoś skrzydło uwalił sobie. Po prostu powinni wydłużyć czasówkę, wiesz? Po rozbiciu się auta na przykład. Widocznie jest krótka czasówka, jak dłużej stoisz w jednym miejscu, to od razu safety się załącza. Będę akurat w PLP się w Australii chyba rozwaliłem na wejście do pit stopu tak, że sobie tylko uszkodziłem skrzydło i wyjechał safety car, nie? Ja na przykład jak grałem w 20, to nigdy nie miałem safety cara. Dopiero teraz mój pierwszy jest. So, ja miałem jedne safety cary w karierze, jakie miałem, to były jak boty miały awaria. Tak to nigdy nie było. W wypadku. Czysto. Jestem przy awarii, umiem tylko żółte flagi. Tak. Jak tam prognoza pogody ma tole. 5, może 10 minut, fajnie. A to na dwa ostatnie kółka przestanie padać. Dobra, mamy trzecie mocarne Maranello, jest dobrze. Chyba. Nawet nie, za 5 kółek przestanie padać. Nawet teraz grasz w grę? On teraz wbije, więc zacznie komentować. No widzę, nie tylko ja latam poza tor. Tutaj. I ostatni wyjadę. Ajajaj. Ale safety car jest. Tak, ja wiem, ale... Mi każdy odjeżdża, bo ja niestety na klawiaturze gram i w tym jest problem, że ja i tak nikogo nie dogonię. To bardziej się muszę bronić. Co on robi? No zimne opony, szlak. Darkołem wytrzymać, dostałem sobie troszkę miejsca, jakbyś mógł. Dzięki. Ty, a jak ktoś jest botem, nie? I nie wrócił do sesji, to ja mogę go wyprzedzić, jak jest duchem, czy nie? Jak jest na safety carze nie. Zależy. Raz, czasem pozwala, czasem nie. Wiesz co, zobacz, tak, zależy od kaprysu gry już. Zobacz, jaki masz spróbuję, najwyżej oddam pozycję. Zobacz, jaki masz komunikat. Jak masz trzymać się za nim, to raczej nie możesz wyprzedzić. Spróbuj wyprzedzić. A będę miał, wiedzę, że oddaj pozycję, nie wywali mnie, nie da mi desku, nie? Nie. Jak szybko oddasz, to nie.
Wydeskuję za wychodzenie no, safety cara. Wróć na właściwą pozycję. No jedź, a nie stoisz, pacanie. Na to ukazanie. Najbardziej boję się, że coś się odwania ten deszcz. Czy ja coś odwalę w sensie. Najtrudniejsze jest utrzymanie temperatury opon, tutaj pan powiem panowie. No to prawda. Ale to znaczy, że no coś z tymi warunkami się dzieje. Taki deszcz w środku wyścigu jest z jednej strony najlepszy, z drugiej strony najgorszy jest. Może z jednej strony wywrócić stawkę do góry nogami, z drugiej to jest, wiesz, męczarnie. Kubas na bacie jedzie. Dam czpuna do powiedzenia. 5 minut deszczu jeszcze, panowie. Dobra, jak tak z safety car czuję na bocie, pojeżdżę i tak się blokę za tym typem. Zobacz, czy nie możesz wprzedzić tego bota. Spróbowałem, wiesz? Nie da rady. Okej. Oddaj pozycję, mi mówił. Bo nie dogonimy ich, jakby. Nie wyprzedzając. No ja wiem, ale oddaj im pozycję, mówi, więc... Trzeba. Dobra. Dodacie radę jeszcze, chyba jest okej. Mogę jeszcze raz spróbować, ale... Nie. Zahamował się, ale... Zdążycie. Majki będzie... Janek będzie trzymał, spokojnie. Dacie radę. No stres. Gorzej przy restarcie będzie, ale to... Nie jest wasze zdanie. Zawsze na nas poczeka. By. Byłem na własnych problemach, czyli na temperaturze moich opon. Jest tragedia. Dacie radę, spokojnie, no stres. Jesteście okej, panowie. Szkoda, że w tej grze nie ma DAS-u. W sensie tego, w Mercedesie. Na styk. Dacie radę, jesteście. Alfa Tauri straciła skrzydło, uderzyła w McLaren. Oto kara. Kawałek. O, ale własnego teammate'a rąbnąłem, ale jest okej. O, ale Kubasz teraz zrąbał. Dawaj, Barty. Widać 11 sekund kary. O nie, 3 sekundy. O, i kolejny spin w tym samym miejscu i bez skrzydła kolejnego. Pyk. Nie chciałem przesadzić, panowie. Nie uwielbiam tą grę. Po prostu ją uwielbiam. Bez byle nie przesadzić, bo to jest takie warunki, bez są tu łatwo przesadzić. Myślicie, że jak nie mam skrzydło mam na pomarańczowo, nie? I jak zmienię na hardy, to będzie mnie ślizgało? Hardy jak już coś na softy. Nieprzyjemnie, wiesz, jeździ, powiem ci szczerze. Jak... Dzisiaj jeździłem na hardach, to było słabo. Nie wiem, co robi.
Coś mi gada o slikach teraz, nie? Tak, dokładnie. Nie wiem, co on brał ostatnio. Gdzie jakieś takie wyjątkowe na pan jest. No panowie. Popadało i przestało trochę. To prawda. Dobra, zjeżdżam, bo i tak nie mam skrzydła. Tylko jak coś, to już na softy chyba, nie? Bo jest dosyć mokry. No wam powiem, że nie wiem, czy to softy to jest taki... O nie, ostrzeżenie numer 4. Tylko jak ktoś to nie wal jakichś desperackich ataków. Nie, przypadkiem nie, na medy nowe zmieniłem i dupa. I po zawodach. A dojedziesz do końca. Ale ja na początku startowałem spokojnie. Na medach. A miałeś intery. Możesz. Nie mogę ze swojej głupoty, po prostu nie mogę. Jak ta wasza opinia o warunkach, panowie? Dobra, zjeżdżam jeszcze raz. I tak będę ostatni. Kto pierwszy spróbuje na softach? To ma jaja? Albo kto jest na tyle głupi? Było mokro przez dwa kółka, to na soft. Jeff ma dylemat psychiczny. Polecam, a czy... Mordo, jak się jedzie? Jak opony? Jak będziesz jechał, no tak ostrożnie, to... Znaczy czasami tak będzie ślizgać, będzie musiał tak kontrować, ale da się jechać. Tylko trzeba jechać na razie ostrożnie jest. Ja zjeżdżam po softy. Co nie ryzykuje, nie pije szampana. Panowie, ja myślę, że to jest to kółko. Wida na interach się ślizga, więc... Nawet wszedł do sesji i wyszedł, co się dzieje? Proponuję... Włodarz przyszedł i wyszedł. Darkowany, jak oceniasz warunki na torze? Nie no, zaczynam się bardzo ślizgać, więc chyba to już czas. O nie! O! Jo. Tak! Safety, okej. Myśl. Pięknie, może was dogonię, jak założę softy. Nie ma wyboru. Kto się rozpiżył? Wida. Najprawdopodobniej. Kto? Wida, bo on się ciągle ślizgał, jak go dogoniłem. Medy. Dobra, panowie, to jest ten moment. To się ten wyścig rozstrzygnie. Szybciej, mordo, jedź, szybciej. Wida DNA. Nie zdabulstakujemy się, kija nie da rady. Nie w tej wersji. Z tym mechanizmem downa. Ale czekam aż jakąś opcję, gra, się będzie dało zdobyć stakować w końcu. Wpłynąć na to, jak zmieniają. No ciężko z tym jest w ostatnich osłonach. Kakry ma drive-thru w ogóle za deltę chyba. O, Kubasz, chłopie! O, no, mordo! Co to było? Dobra, delta. Ja musiałem stanąć na szykanie. No dobra, może damy radę, wiesz, jak najmniej trafić na tym. Dobra. Basta. Trochę dłużej. Dawaj. No co jest? Blackstar się tak jest. Kuźde, ale unsafe release był. Berkowen. Przepraszam cię bardzo.
Jakby nie, moja, nie moja wina, bo ja ten, bo ja zawsze się puściłem sprzęgło, ale kurde chłop, jakie to było niebezpieczne. Twarz mi wyjechałaś. Szkoda, puścił to sprzęgło, od sekundę później bym wyjechał, bo potem musiałem czekać sekundę na dwie napicie, żeby... Ten, dobra. No przed nami panowie rzeźnia. To pierwszy wytrzyma wojnę nerwów. Myszajan? Ja Myszajan. Na jaki kapciach jest Myszajan, panowie? Makary. Jakie ma opony? Medy ma. Medy ma. Ale Kubas też ma medy, dobra, to będzie ciekawa rozgrywka teraz. Mam pan te medy, znaczy Septikar. Ale Septikar zjedzie chyba na 17. To wam powiem, nie, że na dwa kółka, na 5 kółek medy to jest bez sensu moim zdaniem. Ale zobaczymy. No trudno. No i tak nie miałem. Co oznacza PK przy tych karach? Przejazd kar. Drive-thru. Przejechać przez pit stop. No, dobrze wiedzieć. Nie możesz tego zrobić na safety carze, dopiero po. Drive-thru nie można na safety carze. McLaren będzie musiał zjechać. No Kahir ma drive-thru za Delta, jak się nie mylę, zapewne. Ja jadę na bocie, muszę was dogonić. Wszyscy byśmy mieli, bardzo blisko byliśmy. Czekaj. Zimne opony, masakra. No ja nie narzekam na softy, 75-80. A powiem, że też kary mogą zaważyć, bo ja mam 0, ja mam 3, Tarkman masz 0, także tutaj... Ty powiedzcie mi, bo jest na bocie, ale daleko jestem od was. Ile ma karmy Szojan? 3 sekundy. Patrząc na minimapę, jestem daleko? Nie zdążę dogonić? Nie, no powinieneś zdążyć. My jeszcze jedno kółko będziemy jechać. No spokojnie też rada raczej. No, jeszcze dogrzejesz sobie porządnie opony. Bo bot za mnie jedzie. Pociągniem. Kółko jest długie, a my jedziemy dosyć wolno, także jest szansa, że dosz radostem. Jak jadę na bocie, to przynajmniej delty nie mam. Ula la la la, jakie hamowanie. Tak czy siak nie masz delty, już teraz. Powiem panu, że może być ciekawe rozstrzygnięcie teraz. Lubisz ryzyko. Lubię. Lubisz. Co on robi, Cahir? Wyprzedził mnie. Ty, a Kajetan... Kuźwa, co jest? On nie wrócił jeszcze, bo jak tak chodzi, to punkta będę miał. Co za typ? O kurcze. Jezus Maria! O, i koniec. O nie. Tu się ktoś zagapił. Ja pier... Jezus Maria, nie! Tak sobie wyścig przegrać? Z Wołruż zaczęli hamować wszyscy. To safety car zaczął hamować. Ale Wołruż! No, dokładnie. Akurat jak wszyscy byliśmy na górce, a ty się zbliżałeś do tej górki. No tak, ja nie widziałem, co się na górze dzieje. Jadę, bo rozgrzewałem opony i patrzę, oni jadą. O, szlak by to po wyścigu. Ja bym wyjechałem na górce i po prostu ja nie widziałem, co się tam dzieje i wreszcie zaczęli po prostu hamować i mam tylko bolid stojący na górze. No, to rozgrzane to opony, jak się tego majta. Ja pierduj, wyścig se zniszczyłem. Proszę nie wieźć. Czekaj, safety car na tym zjeżdża, nie? Tak. Fuck. To koniec. Może będzie kolejny, ale mało szansa. Już nie będzie. Szlak! A wszyscy ładnie pożywają.
Oj, przespałeś trochę. Nie mam powyścigu, panowie. To skrzydła nie może zjeżdżasz? No ja nie mam w ogóle skrzydła, odleciało mi całe. Jeszcze karę dostałem. Musiałby teraz safety car wyjechać, żebym coś zyskał jeszcze w tym wyścigu. Tak. No powiem, że to jest paranoja z tym Ourochem w tej grze przez safety carach, bo po prostu ja kompletnie nie widziałem, co się dzieje na szczycie, a tam jadę i nagle mam stojący boli przed twarzą. No i szóstka. Muszę by teraz safety car wyjechać, pewnie nie wyjedzie. O nie. O, Kubasz poleciał chyba? Tak. Aha. Safety car może? Nie. Fuck. Tylko V! Nie! Dlaczego tylko wirtual? Jak kurde potrzebuję zwykłego, to jest wirtual. Jeszcze może pełny wyjechać, ale... Musiałby teraz. Frudzisz z drive-thru, dobra, jeszcze jest szansa na już piąte miejsce. Dostałem, jak, nawet nie wiem za co. Za Deltę. Witam. Witam. Sahir wyspinował. Jak tam? Wyścig? Jeszcze w trakcie. O, nie, no bo ja dzisiaj czas, no bo tak, dzisiaj, ja tam dzisiaj, już nie miałem czasu dzisiaj. Pojechać. No a ile jest osób wreszcie? 10 było. A. No i wy... No i te... Koledzy już były czy nie jakieś? Dwa safety cary, ja sobie zepsułem wyścig. Ojoj. No to ze mną było. No generalnie ja sobie jadę na pełnej. No. I nie, na szczycie Aurus po prostu stoi bolid, ja w niego wwalę. Ojeju. Ej, no bo ja patrzę, miałem ostatnio... No do 20 miałem ogólnie. No tak, no tam chyba z 3 GB musiałem pobrać. Patrzę. No to wy też mieliście, czy nie? Tak. No nie. No ja tam... No bo ja tam patrzę, co tam się zmieniło. No i chyba tam nic się nie zmieniło. No to jest to był patrz do 21 pewnie. No fajnie byłoby, gdyby patrz do 21. Byłby. Wreszcie. Wreszcie był patrz no do 21. Teraz. Jeszcze na pocieszenie. O. Ja mam do... ale powiem wam, że w patchu no to powinny być jak więcej tych błędów poprawionych. Według mnie. No bo błędów jest sporo. Nesta już nie wyjedzie. Dobra, no bo ja spadam.
No to widzimy się za tydzień, tak? No bez wyścig. Ja. Za tydzień. No. Okej, no do naura. Szlak 6 sekund mam. Co mi grę wywaliło? Bez sensu. O. Kahir, kuźde, no. Co da idiot? Żegnam pana. No nie! No skur... mać! Za... Ja pierdolę! Co za Padland? Kurna, co za idiota, co on zrobił? Ale to była na tej powtórce z wyścigu, jak jest tam z online, bo ja to kurde, skurna komedia, co on właśnie zrobił.
Jeszcze mi skrzydło uszkodził. No będę ósmy przez tego idiotę. Dobra, Kajetanik DS, kurwa. Oj, dobrego masz tego teammate'a, ci powiem. Kurna no, ja bym tam był obok niego, gdyby nie Ourushi i ten idiota. Ty, jak Kajetanik, jak nie było go całe wyjście, to dostaje punkty, czy...? Nie, on dostaje desku. Spizdu, jeszcze sobie uwaliłem skrzydło, kurw. Dobrze, czy te 5 sekund to mi odejmiesz, Clover, tak bez tego, bez niczego? Tak, bo... Muszę zgłosić. A tak, to odejmę ci, ale... Kahir powinien dostać dychę za to, bo to jest po prostu parodia. Zachował się, z niego po prostu wyparował. Wiesz co, najpierw mi zajeżdża drogę przed bastopem, a potem leką zachowuje się, jakbym po prostu wyparował. I skręca we mnie. Kurde, dobra, Kajetanik dostaje DSQ za przejechanie wyścigu na bocie, a Kahir, jak znajdę, to mam kuto, Kahir dostaje dychę po prostu za to, co odjebał, bo to jest katastrofa, co on zrobił. Jak on mnie podczas safety cara wyprzedzał, więc on nie potrafi jeździć. Dobra, Kajetanik blisko, bo na bocie przyjął gość. Zrobię to screena wyników, jak możecie. Parodia po prostu, parodia.